Siemka, ten film będzie dość nietypowy, ponieważ porozmawiamy sobie na temat, na którym jest ostatnio bardzo głośno. Myślę, że możemy zrobić sobie taką małą serię, co myślę o, w której będę rozmawiał na różne tematy i wypowiadał się o nich. W pierwszym odcinku porozmawiam sobie na temat youtubera Z2G, o którym jest ostatnio dość głośno. Całą dramę rozpoczął youtuber Kikual filmem Z2G ustawia konkursy, cała prawda o oszuście Rakteam. Który oczywiście, no prędzej czy później, no ale no niestety musiał zostać usunięty z serwisu YouTube za nieodpowiednie treści. Wszyscy wiemy, no czyja po prostu jest sprawka, no i niestety, no. Materiał miał około 250 tysięcy wyświetleń, no i z dniem 21 stycznia został on niestety nieodwracalnie usunięty z serwisu. W swoim materiale przedstawiał dowody na to, że Grzegorz Kreft ustawia konkursy na swoim fanpage'u. Wszystko jest przedstawione na screenach. Wszystkie screeny pochodzą z filmu Kikuala. Grzegorz również nazwał swoją widownię siedmiolatkami. Rozumiem, no, że niektóre osoby, które subskrybują jego kanał i oglądają filmy, mogą mieć 7 lat. No ale żeby to mówić na głos, dzielić się tym z innymi, przy tym naśmiewając się ze swoich widzów, no nie ukrywajmy, którzy utrzymują Z2G, właśnie oglądając jego filmy, nie jest okej. Nie wiem, jak można tak potraktować własnych widzów, nawet jeżeli oni mają 7 lat, to nikt nie powinien tak o nikim mówić, no to jest po prostu nie okej, naprawdę. No ale no, to nie wszystko, Grzegorz również wyzywał Hatiego, a z Wotera naśmiewała się praktycznie większość ekipy. Sam postanowił odejść z Rakteamu. Hatiego natomiast wyrzucił Z2G. Ale nie naśmiewa się tylko ze swojej ekipy. Oczywiście mówię teraz o Grzegorzu, tylko również na przykład no, z mniejszych youtuberów, twórców, którzy po prostu próbują osiągnąć coś na YouTube, to po prostu wstawia screeny filmu i się po prostu z nich wyśmiewa. Miesiąc temu na kanale Z2G pojawił się konkurs na iPhone'a. Wrzucił on zdjęcie, jak rzekomo wysyła telefon do zwycięzcy, lecz nie wiemy, czy faktycznie to zrobił. Z jego kanału zostały również usunięte filmy z serii Prawda o YouTube. No, niestety Grzegorz robi to, co kiedyś uważał za złe. Skopiował również pomysł od Wotera, z którego ciągle się naśmiewał, za jego plecami. No, teraz taki bardziej fakt, że najprawdopodobniej ekipa Rakteam rozpadła się na dobre. Ale to nie koniec. Na fanpage'u Z2G tego samego dnia pojawił się post wyjaśniający. Nie zabrakło oczywiście komentarzy większych twórców, takich jak na przykład Isamu, Nitro czy Boxdel. W komentarzach członków Pompa Teamu zostały przedstawione screeny, gdzie Max uważa, że Pompa Team się rozpada, nazywa ich zmarłymi youtuberami i również obraża Isamu. 10 stycznia Nitro dodał na swój kanał film o nazwie Z2G od przyjaciela do frajera, gdzie przedstawił historię Z2G. No nie zabrakło również screena z rozmowy Maxa z pewną osobą, gdzie nazywa on Isamu, Isamu X Brut. Zresztą macie to przedstawione właśnie na tym screenie, który pochodzi oczywiście z filmu Nitro Zyniaka. Niedługo potem Z2G postanowił stworzyć nowy kanał o nazwie Grzechu, na którym jest obecnie blisko 12 tysięcy subskrybentów. Zmienił on również nazwę fanpage'a na Grzechu, usuwając przy tym post z wyjaśnieniami. No osobiście uważam po prostu, że Z2G stanowczo przesadził, oszukując swoich widzów, jak i nazywać ich siedmiolatkami. Według mnie to już, no to już jest koniec Z2G. Jeden dzień po dodaniu filmu Kikuala film dodał również Boxdel, który rozpoczął akcję JZ2G, którego skrót znaczenia, no wszyscy znamy JD, JZ2G, to jest to samo, nie? W ciągu kilku minut po dodaniu materiału przez Michała na kanale Grzegorza blisko z 406-tysięcznej widowni zrobiło się blisko 400 tysięcy do momentu, aż Z2G zablokował wyświetlanie się subskrypcji i ustawił je na prywatne. Myślę, że na obecną chwilę posiada ich około 380 tysięcy, a może nawet mniej. Nawet jeżeli Grzegorz wróci na YouTube, to myślę, no nawet jeżeli wróci, to myślę, że po prostu stracił on już zaufanie w oczach youtuberów jakichś stron, no po prostu, które mogły z nim nawiązać po prostu współpracę.
Ja zapraszam Was do obejrzenia dwóch filmów Kikuala, dwóch, bo niestety jeden został już usunięty z dniem dzisiejszym, czyli 21 stycznia, gdzie wypowiada się on również m.in. kradzieży grafik przez Maxa. Tymczasem dajcie znać w komentarzach, czy taka seria Wam się podoba. Możecie zaproponować, na jaki temat mam się wypowiedzieć w następnym odcinku, porozmawiać. Oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, jak i subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeszcze raz zachęcam Was do obejrzenia filmów Kikuala. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnych odcinków. Cześć! Ja tu jeszcze chyba... O kurde! Ja tu jeszcze chyba z dwa mody dodam, wiecie? Tak, żeby... Żeby ogarniać. O co chodzi z ZWG? No unsub, no co ci powiem. Max Production tak samo unsub. Miałem się kurwa nie odzywać, ale jak już poleciało, to też dosikam. I to jest koniec tematu.